Witam wszystkich, z tej strony Kołodron i zapraszam Was do kolejnego odcinka serii Zagrajmy w Gothic 2 Noc Kruka. Moi drodzy, w poprzednim odcinku znowu zrobiliśmy kilka zadań. Otóż udało nam się oddać posążek dla Eddy, udało nam się ogarnąć sprawę dla Diega, udało się oczyścić latarnię morską z bandytów i udało się otworzyć tę piekielnie trudną skrzynkę, którą najprawdopodobniej zostawił po sobie Rączka, znany złodziej ze starego obozu z pierwszej części. No, co prawda z pomocą telefonu troszeczkę musiałem się tutaj posiłkować, właściwie kodzik zapisywałem sobie na telefonie, ale koniec końców udało się to ogarnąć. I moi drodzy, jaki plan na ten odcinek? Nie, Herold, nie mam zamiaru Cię wysłuchiwać, daj mi spokój. Przede wszystkim, moi kochani, chciałbym tutaj ogarnąć sobie sprawę wytrychów, bo trochę ich zużyłem. Więc na początek to zrobimy. Z tego co pamiętam, Torben mógł nam tutaj sprzedać te wytrychy i później jeszcze Cardiff chyba. Możesz mi sprzedać parę wytrychów? Jeśli jakieś mi zostały. No, 5 sztuk zawsze coś bierzemy. I teraz polecimy szybciutko do Cardiffa. A jaki jest dalszy plan na ten odcinek? Chciałbym ogarnąć przede wszystkim w pierwszej kolejności zadanie pod tytułem Handlarz bronią dla bandytów. To zadanie zalega mi już bardzo długo, rzekłbym nawet, że zbyt długo. I jeszcze od Cardiffa najpierw sobie kupmy wytrychy. Daj mi coś do picia. 30 sztuk, nieźle. Biorę oczywiście wszystko. A jakieś info, coś? Potrzebuję informacji. Ale nic ciekawego nie masz. Czyli okej, moi kochani, w takim razie, jeżeli tutaj wszystko mam na razie zrobione, no to lecimy do gospody. Ponieważ mam do odwiedzenia dwa punkty związane właśnie z zadaniem Handlarz bronią dla bandytów. Pierwszy tutaj punkt, który chciałbym sobie ogarnąć, jest tutaj za myśliwym Dragomirem. Tam jest taka grupka bandytów. Wcześniej troszeczkę cykałem się do nich podejść, bo było ich kilku. Podejrzewam, żeby mnie wyklepali bez problemu. A teraz podejrzewam, że role się właśnie odwróciły i ja ich będę klepał bez większych tutaj trudności. Mam przynajmniej taką nadzieję. I dlaczego ja znowu nie podniosłem redestu polnego? Takiej fajnej roślinki. Tego ja naprawdę nie wiem. Dobra, czy w tych krzaczorach coś jest? Ja tutaj chyba te polne bestie wybijałem. Oj, chłopaki już chyba walczą z czymś. Tak, z polnymi bestiami. Nie zabierajcie mi expa. Nie. Mój exp. Dobra, teraz wy. Polne bestie i ludzkie bestie teraz. O matko, czwórka was jest. Ale wy mi bijecie już tak śmiesznie mało, że naprawdę luźniutko. Nawet się specjalnie nie bronię, bo nie ma przed czym. Naprawdę to było aż tak proste. Matko, jeszcze w ogóle w ognisku stoję, jak ja twardy. Tu mamy serafisik, tu mamy mieczyk i z tego bandytu mamy co? Troszeczkę jakichś podstawowych rzeczy, miecze, nie miecze, wszystko biorę. W ogóle fajna ta polna bestia wśród nich wygląda, nie? Okej, okay, mieczyki, laga, bandyta. O, miałeś dwa wytrychy, spoko. Ty też masz dwa wytrychy, bardzo fajnie. Łuk, strzała, ser i złota misa Bromora, proszę bardzo, czyli będziemy mieli jeszcze questa do dania dla Bromora. Fantastycznie. I czy ktoś tu jeszcze gdzieś coś? Jeszcze tu leży pałasz bandytów. Ten w ogóle jaką minę zrobił, obczajcie to, nie? Jacy obydwa zdziwieni bliźniacy. Całkiem nieźle. Spoczko, tu jeszcze leżało. Ognista pokrzywa może być. Tutaj kolejny pałasz bandytów. Tu mamy tak, smołę, kwarcyt, srebrny świecznik, kamienna tablica, pałasz bandytów, kolejny pałasz bandytów i chwileczkę, dostawa, bardzo ważny item właśnie związany z tym questem, handlarz bronią dla bandytów. No i dwa kuferki, pierwszy lewo, oczywiście nie, prawo, lewo, nie, prawo, prawo, lewo, prawo, 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 lewo, prawo, lewo, dobra. Podstawowe itemki oczywiście biorę, bo z braku laku i kit dobry. I kolejny kuferek, lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, prawo, ok. Tu już absolutnie podstawowe itemki, ale zawsze coś. Co tu jeszcze? O matku, tu w tym pniaczku ile itemów?
Absolutna, moi drodzy, rzadkość, skóra topielca. O matko. Chlebek do tego, miksturka, woda, szynka, pałasz bandytów, list pożegnalny Lucy, kolejne pismo i do tego skóra warga i skóra cieniostwora i to będzie chyba na tyle. Więc tak, pozwólcie, że spojrzę najpierw, co to była za kamienna tablica. Kamienna tablica. Aha, magii 1, dobra, się mamy plus 2 do many. I najpierw może przeczytajmy sobie dostawę, tylko gdzie to jest. Rozkazy. O matko, gdzie to pismo? Ja jestem ślepy, że go nie widzę? Liścik to nie. Przepis. List pożegnalny Lucy, przepustka, list gończy. Rozkazy. Chyba, że tutaj któryś ten tutek, wiadomość, to będzie to, czy... Dostawa, to jest to. Zabrałem ten list bandytom na farmie Sekoba. 15 krótkich mieczy, 20 pałaszy, 25 bochenków chleba, 15 butelek wina. To już ostatni raz zaczyna robić się gorąco. Fernando. Moi drodzy, troszeczkę treść tego pisma kojarzy mi się z dostawą do starej kopalni, którą zlecił nam odebrać Diego od Jana. Pamiętacie? Też była treść podobna. I teraz list pożegnalny. Lucy to ta dziążka z tymi obszernymi walorami z obozu bandytów w Jarkendarze, z tego co kojarzę. Najdroższy Elwrichu, żadne słowa nie oddadzą tego, jak mi przykro. Wiem, że ciężko będzie ci to zrozumieć. Doszłam jednak do wniosku, że lepiej będzie dla nas obojga, jeśli znajdziesz sobie porządniejszą dziewczynę. Udaję się w miejsce, z którego już nie wrócę. Zapomnij o mnie. Nieprzyzwoita dziewczyna taka jak ja nie zasługuje na takiego dobrego chłopaka. Żegnaj, Lucia. Mhm. Dobrze, z tym Elwrichem też się już niedługo skonfrontujemy. Czyli tak, moi drodzy, tutaj mielibyśmy wszystko. Ja za taką, wiecie, dokładną eksplorację to się wezmę za czas jakiś. A tu mogę na tą... O matko bezimienny, co ty robisz? Nie wskoczysz tu, będziesz tak bagował? No to nieźle. Czy tutaj gdzieś nie ma jakichś itemków czasami ukrytych? Coś mi się kojarzy, ale może źle. Na tym tutaj daszku nie ma nic, a tutaj nie ma czasami itemków? Nie, chyba nie. A jednak są! Co wy gadacie? To jest mikstura do zręki? Moi drodzy, z ręką na sercu. Ja wiem, że to są jakieś ukryte itemy, ale żeby tu była mikstura do zręki... Czekajcie, ja mam ich dwie. Poczekajcie. Tak, no to teraz będę miał trzy. Autentycznie. Dobra, grube znaleziska. I teraz co? Teleport do... Gospody, czyżby znowu mi telefon wibrował? Poczekajcie. Nie, chyba nie. Dobra, przepraszam za tą przerwę, już ogarniam. Bo wiecie jak to jest, jak tylko zacznę nagrywanie, to mam milion nieodebranych SMS-ów, 150 nieodebranych wiadomości i innych tego typu rzeczy. Żeby nie przedłużać, lecimy na szybkim śledziu do. W stronę tutaj farmy Onara, ponieważ tam też mamy grupkę bandytów, nie wiem czy wy pamiętacie. Ta grupka znajdowała się przy takim pniaczku, lub ten pniaczek znajdował się przy tej grupce. No i tam mieliśmy niedaleko smoczy korzeń. Tak więc tutaj będzie szybciej. Wydaje mi się, że szybciej nawet właśnie spod gospody niż spod farmy. O matko, do koło ty... Co? Nie, Bastera, nie zabijaj. Broń się! Jak on mógł zabić Bastera? Przecież ja mam dla niego rogi. No nie mówcie. Ty mendo. Ja się zabiję chyba. On mi zabił naprawdę Bastera? Słuchajcie, moi drodzy, takiej sytuacji to ja nigdy w życiu nie miałem. I ja muszę wczytać teraz grę. Od początku odcinka. Jasny gwin, no to dobra, teraz na speedrunie. Ja się załamię, no przecież zabił mi Bastera. Na kodach nie będę go przyzywał, bo ja w kody się nie bawię, ale... Co ten poszukiwacz mi teraz zepsuł życie? Dobra, to teraz speedrunujemy w takim razie. Szybki śledzik. Jaka menda, widzieliście to? To ja będę musiał te przebrzydłe poszukiwacze jak najszybciej wyniszczać. O matko. Dobra, szybki śledź, lecimy.
Mam nadzieję, że to zadanie zdążę ogarnąć w tym odcinku, ale widzieliście, że ja mam dla Bastera tak ważne zadanie, bo to jest zadanie, które daje mi od groma punktów doświadczenia i od groma kasy. Dobra, bla, bla, bla. No, jeszcze raz, za szybko. Cyk. Ale takiej sytuacji ja nigdy w życiu nie miałem w Gothiku. No oczywiście to się musiało stać na nagraniu, no bo jakżeżby inaczej. Ale mam nadzieję, że jak ja to przespeedrunuję, to uda mi się to ogarnąć w miarę szybko. Cardiff. Dawaj mi coś tutaj, wszystkie wytrychy, dobra, nara. Szybki teleport do gospody. Dobra, nadrabiamy to na totalnym speedrunie. Ale co to za menda? Ja będę musiał przed tamtym poszukiwaczem jak najszybciej zapisać, ale niech mi teraz ktoś mądry wytłumaczy, dlaczego poszukiwacz zaatakował Bastera. Przecież oni nie atakują innych bytów ludzkich poza bezimiennym, nie? Ja się chyba po prostu pochlastam. Dobra, lecimy. Szybciutko. Tak, 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 dobra, dobra. Polna bestia moja, jedna, druga. No, może mi się nawet uda więcej ekspa zgarnąć. Dobra, teraz jadę z wami. Ale speedrun, masakra jakaś. Dobra. Teraz jeszcze ty. Dziękuję. Szybciutko je okradamy. Ze wszystkiego, co się tylko da. Jasny gwin, no tego nie przestanę przeżywać. Co za mędy, no te poszukiwacze są takie mędy. Jak można było mi to zrobić? No, gdyby zabił tamtego najemnika no name'a, pal licho, nie? Zdarza się. Ale taka akcja, no dajcie żyć. Dobra, tu będzie chyba wszystko. Spoko. Akurat mi się szybki śledzik skończył. Teraz co? Tutaj pałasz bandytów. Nie, nie, spokojnie moi drodzy, ja to w tym odcinku jeszcze ogarnę. Ze spokojem, mamy jeszcze od groma czasu. Dobra, pozbierajmy to co trzeba. Okej, okay, kamienną tablicę od razu przeczytajmy ze świeżego prawa. Oczywiście tych listów drugi raz już czytać nie będę, no bo dajcie spokój, byłby to bezsens. Rdest polny i teraz jak to było? Prawo, lewo, prawo, lewo, dobra, szybciutko. Tu jest gdzieś ta dostawa, nie? Tu leży, dobra, bym pominął, nie, nie daj Boże. Teraz tu lewo, lewo, prawo, prawo, dobra. Zbieramy wszystko. Tam w środku będziemy mieli ten list pożegnalny Lucy i tak dalej. Skóra topielca, tak jak wspominałem, ogromnie rzadka sprawa, ale jeszcze rzadsza sprawa, kiedy poszukiwasz zabija ci Bastera, nie? Gdybym nie miał z nim żadnego questa, no powiedziałbym trudno, no nie jest to jakaś postać, która może zaważyć na fabule gry, ale taka akcja. Bez przesadyzmu. Dobra. Czekajcie, najpierw tak. Nie to, co ja czytam, co ja patrzę. List pożegnalny Lucy. Jeden. Gdzie to jest? Jak zwykle tego nie mogę znaleźć. Nie to, nie to, nie to. No i teraz tego nie znajdę, bo się wścieknę chyba, nie? Tu, dobra. I szczaszki. Jeszcze tylko szybciutko luknę, czy wszystkich okradłem tutaj. Ze wszystkiego. Raczej tak. Jeszcze tylko tutaj szybciutko wskoczę na tą beleczkę. No i teleporcik, nie? Ale moi drodzy, tutaj też jest właśnie niestety po raz kolejny przypadłość rzadkich save'ów. Dobra. Bezimienny. Proszę cię, chociaż ty mnie nie denerwuj, co? No, przynajmniej się wspiąłeś, jakoś się zrehabilitowali w moich oczach. Skocz na tą belkę, co ty? Co ty za dzikie skoki robisz, typie? I autentycznie, moi drodzy, jeszcze raz ręka na sercu, w życiu bym nie pamiętał, że tutaj będzie coś takiego jak właśnie mikstura z ręki. I chyba jeszcze zwój, tego też nie zauważyłem, zwój tego, deszczu ognia. Dobra, do gospody. I teraz znowu szybki śledzik. No, tylko ja tego nie znajdę teraz, bo po co? Tu, dobra. I lecimy do farmy. Przed samą farmą muszę zapisać, bo to może podziać się różnie. Właściwie zaraz zrobię save'a. Jak tylko mi się któraś z tych męt w czarnych kopturach pojawi, to ja powiedział wino. Najlepiej obciąć im te łby razem z zawartością. Tu już zrobię save'a, bo już się stresuję. Gdybym ja nawet nie zdążył, no to szybko wykastuję jakiś spell typu jakiś tam zamrażający i koniec. A teraz tej mendy nagle tu nie ma, nie?
To ja nie wiem, jak to mogło wyglądać, czy się gra zbagowała, czy inny pierun, ale w każdym bądź razie, no, było to co najmniej dziwne, tak więc przez to mam troszkę obsuwy, kilka ładnych minut, no ale trudno się mówi, żyje się dalej. Z tamtymi bandytami... A może to ty byłeś, cwaniaczku, co? Jestem i biada ci teraz. Dostaniesz taki oklep, że daj spokój. No próbuj. No i co chcesz mi zrobić? No i co? Myślisz, że jesteś fajny? Spłyń. No. Tak, już tego ostatniego spela ci się nie udało rzucić. Grzybie przebrzydły. Co ja piję? Czekajcie, muszę się ogarnąć, opanować, bo za dużo piję i za dużo robię głupot. A to też może mnie kosztować później jakieś powtórki czy inne tego typu sprawy. Dobra, jeszcze szybki śledź trwa, więc niech trwa w najlepsze. W każdym razie w tym odcinku pewnie zrobię questa właśnie z tymi bandytami i z misą Bromora. No. Rozerwę cię na kawałki. Tak. Próbujcie chłopaki szczęścia. Dziękuję, dobranoc. To było arcyszybkie. Naprawdę, kiedyś to się tak was bałem, a teraz to naprawdę betka was wyklepać. Który z nich powinien mieć pierścień? Nie wiem, czy już go nie podniosłem. Sprawdzimy. Chyba go już albo podniosłem, albo będzie w którejś z tych skrzyń. Z tych kuferków, zaraz będziemy wiedzieć. Dobra, prawo, nie, lewo, prawo, dobra. Nie, tutaj tego nie ma, to są jakieś podstawowe rzeczy. Tutaj, prawo, lewo, dobra. Czyli prawdopodobnie poniosłem ten pierścień, zaraz wam go pokażę. Gdzież on jest? Gdzieś tu będzie na bank. Tutaj, rzeźbiony pierścień zamorskiej gildii Araxos. Z tego co się orientuję, ponieważ ja jeszcze w Kroniki Myrtany obecnie nie grałem, wokół tej gildii jest tam, ogólnie chyba to jest jedna z gildii, do której można dołączyć, czy coś takiego, ale błagam was, moi drodzy, żeby nikt nie pisał mi spoilerów na temat Kronik Myrtany, bo nie chcę sobie psuć tak podobno wspaniałej modyfikacji, jaką są właśnie Kroniki Myrtany. A tu mamy Elvricha, czyli tego już chyba byłego narzeczonego Lucii, tak więc warto z nim pogadać. Hej! Niebiosą niech będą dzięki. Nie ma już bandytów. Ocaliłeś mi życie. Kim jesteś? Mam na imię Elvrich. Pochodzę z miasta. Mistrz Torben powiedział, że gdzieś zniknąłeś. Ci bandyci porwali mnie i uwięzili. Co właściwie się stało? Poszedłem na umówione spotkanie z dziewczyną. Ma na imię Lucia. Razem planowaliśmy uciec w góry, jak najdalej od miasta i jego problemów. Przyszedłem na miejsce, ale wtedy nagle wyskoczyli bandyci i związali nas. Próbowałem walczyć, ale bezskutecznie. Było ich więcej. Swoją drogą, nie widziałeś ich może? Opowiedz mi o Lucii. Lucia mieszkała w dzielnicy portowej i pracowała dla tego drania Bromora. Jest bardzo piękna. Czego od was chcieli? Udało mi się ich podsłuchać. Nie zrozumiałem wszystkiego, ale chyba planowali sprzedać nas w niewolę. Dokąd planowali was zawieźć? Gdzieś na Korinis, ale bez statku chyba nie można się tam dostać. Zaciągnęli mnie na przystań przy piaszczystym brzegu. Jacyś piraci mieli tam obóz. Jeden z bandytów poszedł rozmawiać z piratami. Kłócili się dość zażarcie. Sądzę, że bandyci chcieli, aby piraci ich przewieźli. Ale tamci nie zgodzili się. Bandyci zaszyli się tutaj i postanowili czekać na dalszy rozwój wypadków. Wyglądało na to, że nie mają żadnego pomysłu. A potem zjawiłeś się ty. Gdzie jest ta przystań piratów? Nie tak daleko od przystani w Korinis. Stań na pomoście i patrząc na morze, wsiądź do łódki i skieruj się w prawo. Płynąc wzdłuż wybrzeża. Wydaje mi się, że przystań znajduje się w pierwszej małej zatoczce, którą napotkasz. Piraci w Korinis? Nie wiem o nich zbyt wiele. Po raz pierwszy widziałem ich właśnie na przystani. Zawsze starali się nie rzucać w oczy. Jeden z nich jest poszukiwany w Korinis. Boją się, że zawisną. To dlatego żadnego z nich nie spotkasz w mieście.
Bromor powiedział mi, że Lucia ukradła mu złotą misę. No, jeśli naprawdę ukradła tę misę, to bandyci pewnie ją zabrali. Gdzie jest teraz Lucia? Rozdzieliliśmy się na rozdrożu w pobliżu farmy Onara. Bandyci powlekli ją do lasu za farmą Sekoba. Niech Inos mają w opiece. Czy bandyci, którzy was porwali, mieli przy sobie większy ładunek broni? O tak! Mieli jej tyle, że ledwie byli w stanie wszystko udźwignąć. Uciekli w kierunku farmy Sekoba, zabierając cały oręż. Znalazłem list od Lucii. Co? Daj mi go! Nie! Nie mogę w to uwierzyć! Nie, nie wierzę! To niemożliwe, żeby teraz mnie zostawiła! Zabierz ten list, nie chcę go! Ona do mnie wróci, wiem to. Naprawdę, powinieneś wrócić do miasta. A myślałeś, że co zrobię? Od razu pójdę do mistrza Torbena. Będziesz teraz szukał bandytów? Wygląda na to, że tak. Jeśli odnajdziesz Lucię, zabierzesz ją do miasta, prawda? Zobaczę, co da się zrobić. Okej, przepraszam, moi drodzy, coś ma chrypkę. Czyli teraz tak, znowu kąsamy sobie szybkiego śledzia, czyli motyw z Elwrichem mamy. I kolejna taka nowość dla mnie w przypadku Goticzka. Pierwszy raz zauważyłem, że Elwrich ma śliwę pod okiem. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że gram na większym monitorze i troszeczkę wszystko lepiej widać. Ale autentycznie o tym też jakoś nie miałem przedtem pojęcia. Czyli szybciutki teleporcik do... Matko, gdzie ja tu łażę? Do piramid, bo jeszcze teleportu do Korinis nie mam. Z własnej winy wiem, ale no tak gra mi, inaczej nie będzie. Ale to jest kwestia pół minutki, jesteśmy na miejscu. I matko, gdzie ja do Jarkendaru chcę wrócić, co ja robię? Lecimy szybciutko do tej jaskini przy Korinis. Cyk i ciśniemy dalej. Tak więc szybciutko teraz zagadamy z Watrasem. Później zagadamy, chyba Watras nas odeśle do Martina, od Martina do Fernando i w ten sposób właśnie zakończymy tego questa. Jeszcze może zagadamy z Torbenem, czy właśnie wrócił jego czeladnik. Trudno mi w to uwierzyć. Więc zobaczymy, a najpierw może z Xardasem. Co ja gadam za głupoty? Z Watrasem zagadajmy. Co do tego handlarza bronią? Co wiesz o handlarzu bronią? Pomów z Martinem, kwatermistrzem paladynów. Może on dysponuje informacjami w tej sprawie. Powierzono mu zadanie zdemaskowania handlarza bronią. Znajdziesz go w porcie. Jak zobaczysz parę skrzyń, żywność i paladynów, to i on będzie się tam gdzieś kręcił. A czy przypadkiem nie było kwestii, że Wiengto handluje bronią? Teraz troszeczkę Watras zbił mnie z tropu, więc od razu lecę do Martina, żeby rozwiać wszelkiego rodzaju wątpliwości. Mam nadzieję, że to zadanie mi się, nie daj Boże, nie zbagowało przez to, że robię je dopiero w trzecim rozdziale, chociaż nie pamiętam, żeby coś takiego występowało. Ale zaraz to wszystko się wyjaśni. No oczywiście szybki śledzi musiał mi się skończyć, no ale trudno. I tak ta miksturka przyspiesza niesamowicie. Tak więc zobaczymy, co Martin będzie miał do powiedzenia w tej kwestii. Sam jestem ciekaw. Czy uda się to zadanko zrobić, czy też nie? Jeśli chodzi o tego handlarza bronią... Pokaż, co tam masz. Ten pałasz zabrałem bandytom. Na głowicy wycięto literę F. To pierścień od jednego z bandytów. Należał do zamorskiego kupca. Na liście broni i innych towarów dostarczonych bandytom widnieje podpis niejakiego Fernando. Sądzę, że to wystarczy. A więc to Fernando. No to nieźle wpadł. W sumie to dziwne. Zawsze wydawał się takim praworządnym obywatelem. Przypilnuję, żeby przez długi czas nie wyszedł z więzienia. Naprawdę się spisałeś, czapki z głów. Watras będzie zachwycony tymi wiadomościami. Okej, ten quest jeszcze widnieje, więc musimy zaraz lecieć do Watrasa. Pozwólcie, że jeszcze raz trzepnę sobie szybkiego. Dobromora też zdążę przyjść, ale to ze spokojem. Najpierw Watras. Wiecie, chcę wszystko zrobić za jednym razem, żeby potem tego jakoś nie rozdrabniać, bo później robi się rozgardiarz totalny. Tak więc lecimy, zobaczymy, co Watras za to nam da. Czy w ogóle będzie jakaś nagroda? Mam nadzieję, że jakoś taka miarodajna będzie, bo zadanie jest dość złożone.
I później jeszcze chciałbym się skonfrontować z samym Fernando. Ale najpierw tutaj Watras. Co do tego handlarza bronią. Wiem, kto dostarczał uzbrojenie bandytom. Nazywa się Fernando. Doskonale. Martin podjął odpowiednie kroki, aby zakończyć ten proceder? Tak. Zadba, aby Dran nie wyszedł za szybko z lochu. Dobra robota, synu. Oby Adanos oświetlił ścieżkę, po której kroczysz. Czyli to tyle, jeśli chodzi o nagrody. Bez sensu. Myślałem, że dostanę chociaż jakąś stówkę papieru. Ale trudno. Zagadajmy teraz z samym Fernandem, żeby to już ostatecznie zakończyć. Zobaczymy, jak on się do tego odniesie, aż jestem ciekaw. Fernando... A nie, on jest chyba już zabrany do lochu. Z tego, co się orientuję. No dobra, no to jak zabrany do lochu, to trudno. W sumie, jakbym z nim zagadał, to bym dostał expa, z tego, co się orientuję. No trudno, mniejsza z tym. Tam bym chyba tego expa zbyt wiele nie dostał. Dziękuję za ratunek. Elfrich wróci i będzie znów dla ciebie pracować. Mam tylko nadzieję, że nie ucieknie znowu, gdy tylko pojawi się następna kusa spódniczka. Przyjmij to złoto. To dzięki tobie odzyskałem przeladnika. Okej, dostałem jeszcze 200 papieru, zawsze coś. A ile brakuje mi do następnego poziomu? 5000 expa, nie aż tak dużo, jakby się mogło zdawać. Jeszcze polecimy teraz na szybkości Dobromora i być może jeszcze coś w tym odcinku zrobię, jakiegoś questa, zobaczymy. Najpierw tutaj Bromor. Mam misę, którą ukradła ci Lucia. No, czas najwyższy. Nie chcesz wiedzieć, co się stało z Lucią? Nie. Niby czemu? Misa w końcu do mnie wróciła. A interes działał, działa i będzie działał i bez niej. Przecież nie mogę jej zmuszać do pracy dla mnie. A może jakaś nagroda? Możesz za darmo zabawić się z jedną z moich dziewcząt. Pasuje? Nie można na tym polegać. Nie bardzo. To możesz równie dobrze się odwalić. Co za koleś. Umowa stoi. Oto twoja misa. Dziękuję. Idź do Nadii. Ona uda się z tobą na pięterko. Dobra, nie mam czasu teraz na amory i lowki, bo jeszcze chciałbym zrobić innego kościora. Najpierw szybki śledź i teraz szybki teleport. Tylko dokąd? Do przełęczy w Korinis. Tak. Mam nadzieję, że te wszystkie bestie jakoś mi się uda pominąć, typu właśnie smocze, zębacze, przebrzydłe tutaj poszukiwacze i na wszystko, co ja patrzę. Bo tutaj mam do załatwienia w sumie dwa kwestiory naraz. Nie wiem, czy uda mi się to ogarnąć w tym odcinku. Mam nadzieję, że tak. Tak więc lecimy tutaj do Akila. Dobrze mówię? Tak jest. Do Bengara. No jasne, Akila. Czy Pardos wrócił? Tak, teraz odpoczywa w domu. Dzięki za wszystko. Nie ma sprawy. Czekaj, chciałbym ci się jakoś odwdzięczyć, ale nie mam jak. Nie ma sprawy. Pasterz Baltazar nie może paść owiec na twoich pastwiskach? A, o to chodzi. Powiedziałem mu, że Sekop powinien mi płacić, jeśli chce korzystać z moich pastwisk. Mówiąc prawdę, to tylko dokuczanie. Po prostu nie cierpię Baltazara. Strażników już nie ma, a Baltazar znowu może korzystać z twoich pastwisk. Dlaczego? Bo ja tak powiedziałem. W porządku. Jak sobie życzysz? Niech wyprowadza swoje zwierzęta gdzieś za pola uprawne. Jak wygląda sytuacja? Malak zniknął i zabrał ze sobą wszystko i wszystkich, którzy mogli dla mnie pracować. Mówił, że kieruje się w góry. Nie mógł już tu wytrzymać. Codziennie z przełęczy wypadają hordy potworów i grasują na płaskowyżu. To mnie wykończy. Gdybym tak miał przynajmniej kilku pomocników albo najemników. Był nawet taki jeden, co chciał dla mnie pracować. Ale chyba zmienił zdanie. Zdaje się, że nazywał się Wilk. Wszystko będzie dobrze. Bez Malaka nic tu nie zostanie zrobione. Jeśli wkrótce coś się nie wydarzy, będę musiał opuścić swoje gospodarstwo. Mam nadzieję, że niedługo wróci. No ja też mam taką nadzieję.
I tutaj chyba Pardos siedzi, nie? Tak jest. Dobrze się czujesz? Hej, wybawco. Jeszcze raz dziękuję. Teraz mogę cały dzień odpoczywać. Widzę. No cóż, na mnie już czas. Okej, myślałem, że dostanę jakąś nagrodę, ale niestety tak dobrze to nie ma. Teraz tak, do majątku ziemskiego, ponieważ ma tutaj questa do ogarnięcia właśnie dla wilka. Wilk będzie mógł tutaj, że tak powiem, pracować dla Bengara, czyli będziemy mieli kolejnego questiora załatwionego, co mnie przeogromnie cieszy. A wie, że spoko mordeczka ogarnął mi dwa razy zbroję za free, więc możemy dla niego to zrobić. Chyba znalazłem na farmie Bengara pracę w sam raz dla ciebie. Słucham! Przełęcz do Górniczej Doliny kończy się tuż przy farmie Bengara. Biedak ma więc mnóstwo problemów z różnymi bestiami, które schodzą z gór. Przydałby mu się ktoś do obrony farmy. To rzeczywiście niezła propozycja. Przynajmniej nie musiałbym tu siedzieć i gapić się tęsknym wzrokiem na kuźnię. W porządku. Jako, że jesteś jednym z nas, złożę ci specjalną ofertę. Daj mi 300 sztuk złota i mogę ruszać w drogę. Oto twoje złoto. Świetnie. Nim wyruszę na farmę Bengara, zastanowię się, kogo mógłbym zabrać ze sobą. Do zobaczenia. Nie mam czasu na takie rzeczy. Było oczywiste. Okej, trzymaj się wilku. Szczerze też nie pamiętałem, że trzeba mu płacić, ale mniejsza z tym. Ale za to przynajmniej dostaliśmy 300 expa, więc nie ma co narzekać. I teraz jeszcze szybciutko pociśniemy do Baltazara, żeby mu ogarnąć właśnie temat z tym pastwiskiem. No i to będzie na tyle w tym odcinku. Czyli podejrzewam, że jeszcze następny odcinek spędzę na kolejnych zadaniach pobocznych, ale to w sumie i dobrze, bo jakby nie patrzeć, dużo expa i tak dalej. Hej! Możesz znowu wyprowadzać owce na pastwiska Bengara. Rozmawiałem z nim. Dziękuję. Od razu ruszam w drogę. A ty weź w podzięce za pomoc te baranie skóry. Okej, Baltazar z owieczkami idzie. Ja dostałem 10 skór. Teraz szybciutko do gospody. Tak jest. Wejdę sobie tutaj do gospody i w gospodzie właśnie sobie mogę zakończyć odcinek. Tak więc co, w następnym odcinku, moi drodzy, pewnie zrobię questa Czarna Skóra, Słoneczny Aloes i Kusza Dragomira. Te trzy questy są właściwie w jednym miejscu do ogarnięcia, czy też w jednej okolicy. Tak więc z tym problemów raczej nie powinno być. Troszeczkę mnie tutaj zbił z tropu poszukiwać z tym Basterem, no ale no trudno się mówi, czasami tak się dzieje. Tak więc, moi drodzy, żeby nie przedłużać, pozostałą część zadań pobocznych będę sobie tutaj robił w odcinku następnym. Okejka, moi drodzy, odcinek zbliża się pomału do końca, tak więc żegnam się z wami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Gothic 2 Skruka. Póki co, trzymajcie się ciepło i cześć!